Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. A dzisiaj będziemy sprawdzać sobie, jak się gra na padzie w tę grę. Znaczy, będę sobie porównywał, bo już grałem w nią w tą grę, ale będę sobie porównywał, bo świeżo jestem, można powiedzieć, po graniu na kierownicy w nią. A teraz będę sobie porównywał właśnie kierownica kontra pad, można tak powiedzieć. Może tak dla osób, które zastanawiają się, czy warto grać w Drivera San Francisco na padzie, czy lepiej jest na kierownicy. Weźmy sobie powiedzmy jakieś tutaj wyzwanko. Oczywiście jestem z padem bardziej obeznany, więc moja opinia jest tutaj bardzo subiektywna, no bo jednak kierownica jest dla mnie jeszcze czarną magią, chociaż powiem wam, że na przykład w gridzie Autosport jeździło mi się fenomenalnie. Mam tutaj Lamborghini Murcielago LP640. Wow! I zobaczymy, jaki pójdzie. Jest tu strasznie jasno w tej części świata. Yeah! No na pewno opanowanie samochodu na padzie jest dużo lepsze. Tutaj mamy bez problemu dostęp do pełnego skrętu. Oj, praktycznie od razu. Nie to co w przypadku kierownicy, no bo tam jednak musimy trochę poskręcać, wiecie, trochę to czasu jednak zajmuje, jeśli przełożyć to na gry wyścigowe, gdzie akcja jest naprawdę bardzo szybko. Wow! Co to było? Nie zmieściłem się. Cholera. Te skoki są przegięte, naprawdę, używając tego buga, gdzie po prostu możemy tak wylecieć w powietrze, można uzyskać fajne efekty. No dobra, ale musimy dogonić się cały peleton z przodu. Właściwie nie musimy ich doganiać, możemy część z nich po prostu gdzieś tam zderzyć. Yeah! Oh! Okej, dobra, zróbmy więc tak. Trochę tutaj trzeba pobałaganić. Jak to tu wygląda? Czy tu jest przerwa? Nie, tego już chyba nie stuknę. Ale wyleciał. Dobra, spróbujemy go dobić autobusem. Ach! A nie, już za daleko jest. No to inaczej. Weźmiemy sobie... Nie, ten jest za słaby. O, dobra, nie będzie ten. I zobaczmy, zobaczmy teraz, co się będzie działo. Uwaga. I po! Wow, jeden skasowany. Ej, mam nadzieję, że to nie ja. Wow, drugi skasowany. To chyba nie ja. Mam nadzieję. Ale dobra, wracam do się... O, Boniu, zobaczcie, gdzie ja jestem. Masakra. No na padzie jest dużo lepiej opanować właśnie samochody w grach arcade'owych, jak właśnie Driver San Francisco. Yeah! Zaraz koniec wyścigu, cholera. O nie, lipa. Mogło pójść lepiej, no ale dobra, powtórzymy sobie. Ja się tak teraz trochę bawiłem. No ale tutaj nie ma porównania, jeśli chodzi o moje odczucia oczywiście. Jeśli porównywać pada czy kierownicę, no właśnie tak, ja nie mam doświadczenia też, wiecie, ale i tak na przykład w gridzie, jak mówiłem, jechało mi się lepiej i jechałem dosyć ładnie, nie idealnie, wiadomo, ale dosyć ładnie i na pewno lepiej radziłem sobie w takich grach niż w The Crew. W The Crew zresztą spędziłem dużo czasu na naukę właśnie jazdy na kierownicy i no nie było widać tego jakichś specjalnych efektów. Czego niektórzy, ci co oglądają serię właśnie z The Crew, byli tego świadkami. O, mam tutaj Diablo, Porsche 9, no to nie jest Porsche, to jest RUF akurat. Ja się nie orientuję w nazwach tych RUFów pieprzonych, a ten wyścig jest strasznie krótki. Błah, jednego zniszczyliśmy, straszny karambol tutaj był. O. Dobra. Ten jak mnie pcha. Te wozy strasznie sztuczne są, wiecie. Ale nie wydają się jakoś sztywno skryptowane. Jeee. Ale zobaczcie, tu naprawdę trzeba nieźle grzać, żeby jakoś tutaj z nimi powalczyć. Jest ciężko. Okej. Okay. Chyba jeszcze jeden taki... What the fuck? Widzieliście to? Normalnie Lamborghini wyskocznia. O, i tu miałem Tila. A szkoda. Dobra, i mamy tutaj... Yeah! To mi się podoba. Pięknie, wracamy do samochodu. O nie! O nie! Musimy zatrzymać tego. Co? No jak oni tak szybko jeżdżą? O nie!
Tu trzeba inaczej jeździć troszeczkę, ja pokażę jak to się robi. No bo ja startuję z ostatniej pozycji, no jak to tak? Zresztą oni oszukują. Bo! Dobra. Mała blokada. Muszę tu wziąć jakiegoś tira. No dobra, niech będzie Fire Truck. Zobaczymy jak sobie poradzi. Nieźle! Dobra. Chyba sam siebie rozwaliłem, ale to szczegół. Dobra, i tu mamy. O tak, i od razu jak w Matrixie zajeżdżam drogę. Kurde, za wolne to jest. Taka krowa wielka. Ale gdy się tak rozpędzę do maksa. Ha. Chwileczkę. No kurde, nie ma tu nic ciężkiego. O, jest autobus. No dobra. Ale oni są strasznie blisko. Nie wiem, czy autobusem coś zdziałam. Zobaczmy. Przycisnę go. Bach! Blokada drogowa. Tak jest! Ja pierdzielę, kolejny się rozwalił o ten autobus. I kolejny! No rzeźnia! O kurde, dobra, jeszcze tam dwóch z przodu zostało. Tu mamy, nie! Uwaga! Bach! Dobra, chociaż jednego, ale jeden jeszcze został z przodu. Taki dosyć szybki. Nie popuszczę, oj nie. No dobra, może tym się uda. Dawaj Monaro. Monako. Kurde, znowu się pomyliłem. Nie, nie ma jazdy, nie ma! Monako. No dobra, to inaczej. Już będzie ostatnia prosta. Więc muszę się ogarnąć. I... O! Yeah! Pięknie! I drugi. Rozwali się? Nie, ale jest blisko. No dobra. Postawię na to, że wygra... O, fuck. No! I zajeżdżałem drogę, cholera! Przed chwilą ja zajeżdżałem, no ale ja mogę. Dobra, spróbujemy teraz ostatnie metry wyścigu. Musi się udać. Jeśli się nie uda, to olewam go i robię następne wyzwanie jakieś. O nie, nie podaruję ci tego, proszę. O nie! O, wow! Jaką pędzi? Kurde no! Ale ciężkie. Ja nie wiedziałem, że tutaj już jest. Czemu to mi się nie pokazuje do cholery? Chodźcie teraz, zobaczcie co ja dla was mam. Bo. Zajebiste to jest. Wszystkich naraz. O kurde. Normalnie jak gra w kręgle, wiecie? Uważnie. I o, w siebie trafiłem. Zajebiście. Milion kierowców jechało, a akurat ja musiałem się rozbić o to. Zajebiście. Wow, uderzenie boczne, kurde. Tego się niebawka nie spodziewała, co? Oh yeah, no dobra. Jeszcze jeden? Nie, już nie. Dobra, tam z tyłu pozostali ci. No to teraz... Ojej. Tu będziemy musieli zjechać. Jest! Może być. Teraz będzie dopiero stłuczka. Dwóch naraz, ekstra! I wygrałem! Ups, co to jeszcze się zdarzyło? Mam nadzieję, że to nie ja. Co, jeszcze jeden? Kurde, jak ja jestem daleko. O nie. Ostatni został. Ja już nie będę się bawił. Ledwo żyje. Kurde, prawie. Dawaj, Monako. Bah! No, nawet całkiem trudne wyzwanie, powiem wam. Dosyć trudne. Odblokowałem Diablosa. Nieźle. A tu co mamy?
Pontiac Le Mans. O, 35 tysięcy, sporo. Przed chwilą mieliśmy 65 tysięcy, to jest jeszcze lepiej. To są w ogóle te mnożniki punktów, no ale jeszcze w niej nie inwestowałem. Nie specjalnie mi się jeździ tym Lambosem, wiecie, jakiś taki wolny mi się wydaje. Głupio tak mówić o Lamborghini Murcielago, wolny samochód. No jak na super samochód, to nie jest zbyt szybki, moim zdaniem. W tej grze oczywiście, no bo to jest oczywiście super szybki samochód. Wow! Gdzie mnie to prowadzi? Aha, tutaj. Dobra. Dziwnie się jeździ Murcielago. Jakoś tak bokiem, nie wiem. O, tu nie byłem jeszcze. A, ciekawe. Yeah! O! Rzuca go tak strasznie. A, damy radę. O! Także na padzie jest no, wygodniej. Nie trzeba tyle się nam. Nie trzeba tyle machać, zdecydowanie. No bo wiecie, jak tutaj jest. Tutaj, żeby skręcić, nawet jak się jedzie szybko, to skręcasz do maksa, żeby skręcić. A na przykład w Gridzie Autosport, jak jedziesz szybko, to jest tak jak w rzeczywistym świecie. Leciutko skręcasz i już samochód reaguje na to. A tutaj tak nie ma. I o to właśnie chodzi. Tu jest pies pogrzebany. O, właśnie to jest to fajne miejsce. Się zajebie, aż to driftuje. Ja to pokazywałem chyba w poprzednim odcinku przy prezentacji Corvette ZR1 i Z06. Oba te samochody są bardzo fajne, chociaż ZR1 lepiej driftuje na padzie, a Z06 na kierownicy mi się lepiej driftowało na przykład. Ze względu na to, że w Z06 trzeba mieć chyba lepsze wyczucie i opanowanie, co właśnie gwarantuje nam kierownica. 35 tysięcy kredytów, nieźle. Ale zmieniłbym samochód. Ile tam mieliśmy już tego? Coś tam mieliśmy. Ale zobaczymy, tu jest kolejne wyzwanie, ale wejdźmy sobie do garażu. Ja już kilka samochodów mam i tak tu kupionych. Yeah. O. Bijamy. Pojazdy i mam 126 tysiaków. Chevrolet. Co ja tu mam z Chevroletów? Tą wspomnianą ZR... Co to jest? ZR1 i ZR1? Czym te dwa samochody się różnią? O, to ciekawe. Oj, nie mogę przewijać. Nie wiem czemu, już mogę. Dobra. Camaro SS, ale Roadster? Ciekawe. El Camino. Chevelle. No i tu już nic ciekawego. Trafiki, dosłownie. Dodge. Charger i Viper, na razie nie. Ford GT, jeszcze nie kupiłem. No, myślałem, że w poprzednim odcinku miałem go kupić, ale nie kupiłem. Hummer, Jeep i Jaguar. Nie, olejemy sprawę. Lamborghini. Kurde, 500 000 kosztuje Super Veloce. Naprawdę takie dobre jest? Lancia, Stratos. Ui, kupimy dzisiaj Gran Turismo. O, albo tak. Tak kupimy. Idziemy wykonywać misję. No, założę się. Żółte. Założę się, że w tej misji nie będziemy używać właśnie Gran Turismo. Będzie trzeba jakiś tam specjalny samochód mieć. Ale fajnie brzmi. Yeah, dobra. Świetnie, to teraz chodźmy sobie na to wyzwanie tutaj. Zobaczymy, co to jest właściwie. GT500. 65 tysięcy, jedziemy, kurde. Tylko czy ja będę jechał swoim autem? Nie mam pojęcia. Zaraz się prze... Tak jest, mamy Gran Turismo S. I lecimy. O Jezus, ale na piachu strasznie rusza. Katastrofalnie, można powiedzieć nawet. Wow, chyba za wolny mam samochód do tego. Co? Ojeju, naprawdę? Na styk dosłownie, cholera. To chyba nie był dobry wybór! No czemu hamują? Ja cię nie pierdzielę. Czemu oni hamowali tam? Gdzieś jakby jechali normalnie, to bym zdążył, wbił się.
Dalej, 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 dalej. Dobra, za wolny ten wóz jest, bez kitu. Będę musiał wziąć coś szybszego chyba, bo nie ukończę tego wyzwania. No to tak, o, dobra, pojedziemy kawałek pod prąd, bo tu trzeba będzie zaraz skręcić, może jakoś to będzie. Oje, i znowu ta sama sytuacja, ale tym razem Lucek był mądrzejszy. Pojechał inaczej. Jest! O, kurde, mało brakowało. Ale już następne bramki to będzie lipa raczej. No nic, musimy wziąć inny samochód. Ten jest zdecydowanie za wolny, niestety. No i dobra, wziąłem sobie ZR1 i zobaczymy, jak mi pójdzie. Start kiepski, wolno, bro. O tak, właśnie tak. Łez, też jest ciężko. LOL! Nawet pierwszego punktu nie ogarnąłem. Jeszcze raz. Muszę powoli, znaczy mniej gazu dodawać na początku, żeby szybciej wyjechać. Dalej, dalej. Uda się, tym razem się musi udać. Je! Dobra, udało się. No, korweta jak się rozpędzi, to już się rozpędzi. Dobra, teraz się skupić na jeździe. Ekstra! Juhu! Yeah! To co, po ścianie? Troszeczkę. Hell yeah! Tak jest! Ale strasznie ciężko. Nie wiem, jak to wyzwanie trzeba ukończyć. O Jezus! Jaka rzeźnia! Nie wiem, spróbuję coś z napędem na 4 koła. I tym razem Nissan GT-R R35, zobaczymy. O, na piachu rusza oczywiście lepiej. Tutaj mamy napęd 4x4, to jest zupełnie inna bajka. I je, pierwsza bramka jest dużo lepiej, bo ten start był lepszy, tak? Wow! Ale ciężko się skręca, to diabła! Mi się nie dało mijać trafików. Jeszcze raz. Ale widzę tutaj szansę, wiecie? Może się jednak uda. I tak się zastanawiam, czy nie powrócić do Lamborghini Murcielago, które i ma napęd na 4 koła i bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się tym samochodem omija trafiki. No a tutaj w Nissanie jest troszeczkę problem, zobaczymy, jak mi dalej pójdzie. Hamuję. Powinienem może to driftem pokonać czy coś, nie wiem. Jakby było szybciej, ale na piachu jest zdecydowanie lepiej. Ale dobra, cofam te słowa, udało się. Okej. Brakowało. Ale jakoś pykło. Dalej. O, mało brakowało. Jeźdź, to spadaj, ty dziadu! Udało się. O kurde, teraz trzeba w wąską drogę wjechać. Spadać. Ekstra. Jakoś się udało. Jest. No i super. Teraz tu w dół. Jeeeej! Pięknie! Oh yeah! Super. Tylko ze skręcaniem jest tu strasznie ciężko. Uwaga na drogę! Jest, dobra, trzeba tu skręcić. Okej, udało się. Ciężko skręca ten samochód, to jest katastrofa, naprawdę. Ale całkiem nieźle przyspiesza i co? I lepiej się na piachu spisuje niż Corvetta czy Maserati. No i udało się ukończyć wyzwanie z bólem, ale poszło. I 65 tysięcy kredytów na moim koncie już jest. Wow, było ciężko, ale poszło. Odblokowałem GT500, ale to stare GT500. Wow, ciekawe. Co my tu mamy? Pagani Zonda Cinque odblokujemy. Wow, niesamowite. Czekaliśmy na to chyba całą grę. Masakra. Co muszę zrobić? A, uszkodzenia, ok. Mogę używać? No, oczywiście. Spróbujmy. I... Bok!
O! Kurde, ale widzieliście, jak przyspiesza ta zonda? Wow. Dobra, wracam do swojego samochodu. No co on robi? Dawaj, dawaj, Nissan, dawaj, Nissan, dawaj, dawaj. I jest, dobra. Gonimy zondę. Tutaj nie mogę niestety za bardzo zderzać jej. Ale ja zderzyłem ją prawie czołowo, a tylko połowę energii odebrało. Powinno ją całkowicie skasować. Przecież tutaj strefa zderzeniowa kończy się dopiero na silniku, jak w maluchu. Jeee! Yeah! O, jeee! Yeah! Zobaczymy, ile kosztuje. Ciekawy jestem, naprawdę. Długo czekałem na tę chwilę. O, jeee! Yeah. Pagani są docinkłe. Lecimy. Dostałem jakieś wpływy, jakieś coś. Sporo tego. No ale zonda na pewno będzie droga. Skoro już Multilago Super Veloce kosztuje 500 000, to zonda myślę, że będzie kosztować... okrągły milion. Hell yeah! Zajebiście. Czeka mnie długa droga, zanim ten samochód zdobędę. Tja. Będę musiał robić kolejne wyzwania. A i tak wiem, że prawdopodobnie raczej... Tutaj mamy korwetę ZR1, tą drugą do odblokowania. Ja nie wiem, co to będzie. I tak pewnie ta zonda Cinque będzie śmigać nie więcej jak 320 km na godzinę, co mnie właśnie boli. No dobra. O, gdzie mam? Aha, ja mam tam dojechać. Cholera, dobra, cofamy. Jeszcze na czas. No fajnie. No dobra, to jedziemy pod prąd. Zawsze wiadomo, że driver San Francisco najlepiej gubi się policję jadąc pod prąd. A jak widzicie, ruch uliczny w tej grze jest potężny. Naprawdę, kiedyś jak grałem pierwszy raz z drivera, mnie to po prostu rozwaliło. Po prostu stwierdziłem, wow. Tego nie widziałem jeszcze w żadnej innej grze. Nawet w nowych grach, typu właśnie The Crew, nie mamy takiego natężenia ruchu ulicznego, jak właśnie tutaj. Zobaczcie. To jest rzeźnia. GTR jest bardzo wytrzymały z tego co widzę i świetnie rusza z miejsca. Dzięki czemu jest, wydaje mi się, dobrym pojazdem. Ojej! Rozwaliłem coś. Jest dobrym pojazdem na właśnie ucieczki, tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy. Pojadę sobie tu. Chyba dobrze pojechałem. Może uda się zgubić, ale wątpię. Te korwety tak dziwnie przyspieszają, z tego co tam przez chwilę widziałem. Tutaj jakoś, tak? Tu i tam naokoło. Ojej, ojej, ojej. Naprawdę, GTR-a tak strasznie skrętnego zrobili tutaj. W sensie strasznie nieskrętnego, o. Jest słaby pod tym względem, ale... No ma takie cechy, które pozwalają mu wygrywać w tych wszystkich wyzwaniach. Chyba bym tutaj z tych cech wymienił... Aha, ja muszę ich chyba zgubić jednak. Jej! Sam się rozwalił. O-o. To będzie chyba korweta, która się blokuje w tym garażu, to będzie korweta policyjna, tak myślę. No i jak ich zgubić? Oni prędzej mnie rozwalą, do diabła. Może po prostu muszę tam dojechać. Tak mi się wydaje, ale... Chyba najpierw muszę i tak zgubić te gliny. Cholera. Zobaczmy, co się... Zgub gliny, okej, tak myślałem. Dobra, patrzcie, co się dzieje. O, zobaczcie. Jedzie za mną jakiś diabeł. Cholera. No, nie da rady ich zgubić. Mam dwie... No, 3 minuty niecałe na to. Jak? Na prędkość pod prąd spróbuję jeszcze raz. No, ale już się tam trochę rozrzedzają. Uwaga, zobaczcie. Jest szansa. Jest szansa. Tak jest. O nie! Spaduwa! Nie widzicie mnie, nie wiecie gdzie jestem. Jeeeee! No dobra. I tutaj już sobie ukończymy wyzwanko. Dosyć trudne, ale nie tak trudne jak... Coś mi tam obciera w ogóle z przodu, zobaczcie. To wyzwanie nie było tak trudne jak ten pierwszy wyścig, który dzisiaj jechałem w Lamborghini Murcielago. Chociaż po prostu wystarczyło ich wszystkich porozwalać, tak jak to zrobiłem na ostatnim, za ostatnim razem. A już 200 tysięcy. Zaraz będzie 300, 400, 500 i do miliona myślę, że dobijemy sobie spokojnie. No co, jeszcze jedno? Czy nie? Już nie chcecie? O, no dobra.
To pojadę coś jeszcze. Co tu mamy? Co to jest? Aha! No dobra, zobaczmy. Ugaś palący? Nie, dobra. To kiedy indziej zrobimy. Chodźmy teraz do garażu i zobaczmy, jak wygląda nowa ZR1, bo ja myślę, że to jest właśnie policyjna. To jest Chevrolet i policyjna. Nie interesuje mnie. Osiągi są takie same jak zwykłej ZR1, więc szału nie robi. No nic, moi drodzy, to właściwie na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o drivera San Francisco. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!